Akcja edukacyjno-informacyjna ma zachęcić osoby dorosłe do badań profilaktycznych i do wzrostu czujności onkologicznej poprzez obserwację własnego organizmu. Rozpoczyna się od różowego tła, na środku białe koło, w którym umieszczono logo programu z hasłem „Jak przechytrzyć raka”. Poniżej wyświetla się nazwa programu – prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce. W tle muzyka. Następnie na ekranie pojawiają się plansze z tytułem „Rak piersi” oraz z pytaniem „Jakie są czynniki ryzyka raka piersi?”. Wypowiada się profesor Leszek Kołodziejski, kierownik Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego, małopolski wojewódzki konsultant w dziedzinie chirurgii onkologicznej. W wypowiedzi pojawiają się sceny przedstawiające trzy pokolenia kobiet, karmienie piersią i wizytę kobiety u lekarza. Jeżeli chodzi o obciążenia, czynniki ryzyka, to takim czynnikiem najważniejszym to jest mutacja genu BRCA, BRCA1, BRCA2. To jest mutacja, gdzie nosicielki tej mutacji, te kobiety, jest kwestia właściwie czasu, kiedy rozwinie się u nich rak piersi, albo także rak jajnika, bo to jest czynnik ryzyka raka piersi i rak jajnika. Następnie zwracamy uwagę na obciążenie rodzinne, ale linii żeńskiej, czyli babcia, mama, ciocie, córka, wnuczka tej linii. Więc jeżeli tam rak piersi się zdarza, a zwłaszcza u coraz młodszych kobiet, to musimy też tą profilaktykę bardziej zaostrzyć. Polega to na tym, że mamografię zaleca się wykonywać co rok, a nie co dwa lata, jak u normalnej populacji. Potem kwestia prokreacji, a więc chroni przed rakiem wczesna ciąża, wczesny poród i jak najdłuższe karmienie piersią. To jest czynnik ochronny. Natomiast czynnikiem ryzyka jest wysoki poziom estrogenu w jak najdłuższym czasie. Więc wczesna pierwsza miesiączka, późna menopauza, to jest fizjologia, antykoncepcja hormonalna u młodych dziewcząt, która trwa dłużej niż 5 lat, i hormonalna terapia zastępcza u kobiet po menopauzie, która trwa dłużej niż 10 lat. Także te 5-10 lat, przedłużenie tego czasu jest już czynnikiem ryzyka. Są pacjentki, które dbają o siebie i wykonują te wszystkie badania, plus badanie obrazowe, i jeżeli zauważą jakąś anomalię, to zgłaszają się do lekarza, tak jak się należy, ale są też pacjentki, które się boją. Boją się rozpoznania raka, wobec czego nie wykonują mamografii, boją się samobadania, żeby sobie nie wykryły jakichś zmian, i boją się też pójść do lekarza z piersią, w której już zmiany się zaczynają. I doprowadza to do tego, że w XXI wieku w środku Europy mamy takie sytuacje, że pacjentka zamiast piersi ma ogromne owrzodzenie, które cieknie, śmierdzi, krwawi, chowa to do stanika, nie chce tego pokazać, gdzie przerzuty w różnych miejscach się ujawniają wcześniej, zanim pacjentka nas poinformuje, że coś z piersią jest niedobrego. Na ekranie pojawia się plansza z pytaniem, jakie są objawy raka piersi. Wypowiada się lekarz Maria Srebro z oddziału onkologii klinicznej Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. W wypowiedzi pojawiają się sceny pokazujące instrukcje techniki samobadania piersi, wyniki badań mammografii oraz przebieg badania mammograficznego. Rak piersi, najczęstszy nowotwór w populacji kobiecej, ciągle ponad 50% chorych z rakiem piersi umiera. Co jest dziwną sprawą, bo rak piersi daje naprawdę jednoznaczne objawy i tylko odrobina uwagi i samokontroli poświęconej na obserwację naszych piersi może nam, proszę Panią, uratować życie, bo tak to właśnie trzeba nazwać. Piersi swoje powinnyśmy kontrolować systematycznie raz w miesiącu. Pacjentki miesiączkujące po miesiączce, chore, które już nie miesiączkują, mniej więcej w tym samym dniu miesiąca, żeby ta budowa piersi była porównywalna. Na co zwracamy uwagę? Na guzek. I to taki guzek, który pozornie jest niegroźny, bo on nie powoduje żadnych dolegliwości. Jest niebolesny, nie powoduje żadnego dyskomfortu, ale taki właśnie guzek powinien budzić naszą uwagę. On jest twardy, słabo ruchomy, słabo odgraniczony od tkanek otaczających. Nigdy nie zmienia swojej lokalizacji. Jego wielkość u pacjentek miesiączkujących jest niezmienna w cyklu miesięcznym
I taki właśnie guzek, pozornie niegroźny, powinien skłonić nas do bardzo pilnej diagnostyki. Innym objawem raka piersi są zmiany w okolicy brodawki piersiowej. Wciągnięcie którejś z brodawek, asymetria brodawek, spłaszczenie tej brodawki, stwardnienie otoczki to są właściwie objawy tylko i wyłącznie raka centralnej części gruczołu piersiowego, również wymagające bardzo pilnej diagnostyki onkologicznej. Czasami to są zmiany skórne. Na skórze piersi pojawia się taka inna skóra, na małym obszarze, centymetr, 2 cm2, tak zwana skórka pomarańczowa. Skóra jest grubsza, twardsza, bardziej szorstka i ma rozszerzone pory skórne, tak jak pomarańcza, dlatego ten objaw nazywamy objawem skórki pomarańczowej. Czasami to jest takie wciągnięcie skóry. Na małym obszarze robi się dołeczek, tak jakby coś tą skórę pociągało od środka. Tak tylko rak piersi się zachowuje. Nie ma innych przyczyn, nie przeczekujemy tych objawów. Czasami robi się owrzodzenie. Owrzodzenie, które pozornie również nie powoduje żadnych dolegliwości, co jest bardzo złudne i niepotrzebnie pacjentki uspokaja. Owrzodzenie może być małe, ale cały czas jest. Jeśli nawet po leczeniu miejscowym się cofa, to w dość krótkim czasie pojawia się w tym samym miejscu. Raz powoli, raz szybciej, robi się coraz głębsze, coraz ma większą średnicę, zaczyna sączyć, pojawia się taki wałowaty naciek. Czasem jest tak, że nie ma ani guzka, ani zmian skórnych, ani owrzodzeń, ale na skórze pojawiają się takie drobne guzki, jak ziarenko pieprzu. Twarde, czerwono-sine, słabo ruchome i cały czas są. To już jest bardzo groźny objaw szerzenia się miejscowego raka piersi. Czasami nie ma nic, ale albo w pasze, albo na szyi, albo nad obojczykiem pojawiają się guzki, czyli węzły chłonne. I znowu pozornie węzły, które nie są groźne, bo one nas nie bolą, nie powodują żadnych dolegliwości, żadnego dyskomfortu, jesteśmy w pełni sprawne, ale takie właśnie węzły chłonne, twarde, słabo ruchome, które cały czas powoli lub szybciej rosną, takie właśnie guzki powinny nas zaniepokoić. Jak Panie widzicie, objawów raka piersi jest kilka i wszystkie są absolutnie jednoznaczne, absolutnie. I bagatelizowanie tych objawów, czy przeczekiwanie tych objawów na zasadzie zobaczymy, co z tego będzie, bo właściwie mi się nic nie dzieje, to jest, cytuję pacjentki, pytamy, dlaczego Pani tak późno przyszła, bo właściwie to mi w niczym nie przeszkadzało. Czas stracony nigdy nie działa na korzyść pacjenta. On zawsze działa na korzyść nowotworu. I to jest najgorsza rzecz, jaką możemy sobie zrobić. Na ekranie pojawia się plansza z pytaniem, jakie badania mogą wykryć niepokojące zmiany. Wypowiada się lekarz Beata Januś, zastępca kierownika działu diagnostyki obrazowej Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. W wypowiedzi pojawiają się sceny pokazujące przebieg badania mammograficznego oraz omawiane są wyniki badań z widocznymi zmianami w piersi. Podstawowym badaniem w wykrywaniu raka piersi jest mammografia. Mammografia jest to badanie z użyciem promieni rentgenowskich. Polega na wykonaniu 2 zdjęć każdej piersi. Pierś jest ściskana między plastikowymi płytkami i po zastosowaniu pewnego ucisku jest przepuszczana przez pierś określona dawka promieniowania rentgenowskiego. Sam ucisk może powodować pewien dyskomfort, ale trwa dosłownie kilka sekund. Natomiast umożliwia zmniejszenie dawki promieniowania użytego w czasie tego badania i zwiększa dokładność, precyzyjność obrazów. W Polsce od blisko 20 lat prowadzony jest program wczesnego wykrywania raka piersi, który jest dedykowany do kobiet między 50 a 69 rokiem życia. W ramach tego programu panie mogą wykonać bez skierowania mammografię co 2 lata. Natomiast panie, u których w rodzinie u najbliższych krewnych, czyli u siostry, matki, wystąpił rak piersi, mogą wykonywać takie badania bez skierowania raz w roku. W razie wykrycia jakiejś wątpliwości czy nieprawidłowości w obrazie mammograficznym, dla dalszego wyjaśnienia w ramach tego programu wykonywane są kolejne badania, żeby wyjaśnić wszystko do końca. Badaniami uzupełniającymi w takich przypadkach jest USG oraz ewentualnie dodatkowe zdjęcia celowane piersi lub biopsja, zależnie od wskazań medycznych. Tu mamy przykład badania mammograficznego u pacjentki, która nie miała żadnych objawów klinicznych. Badanie przesiewowe,
i dalsza diagnostyka zmian wykrytych w mammografii. To są zdjęcia piersi prawej wykonane w projekcji osiowej i skośnej. Widzimy tutaj przy ścianie klatki piersiowej zmianę. To mammografia spektralna, czyli z dożylnym podaniem kontrastu. W tym badaniu zmiana jest doskonale widoczna, bo po podaniu kontrastu ulega wzmocnieniu, czyli gromadzi kontrast i jest taka silnie wysycona na tle ciemniejszego miąższu. W takim przypadku pacjentka jest skierowana na dalszą diagnostykę. W tym przypadku była to biopsja gruboigłowa tej zmiany, która wykazała obecność komórek nowotworowych, czyli ta zmiana jest małym rakiem piersi. To jest badanie wykonane metodą rezonansu magnetycznego piersi. To badanie ujawniło w piersi lewej dwuogniskowego raka piersi. To są właśnie te struktury, tak tutaj silnie wysycone. Badanie rezonansem magnetycznym piersi wykonywane jest zwykle w przypadkach, kiedy chcemy doprecyzować diagnozę, kiedy na przykład poszukujemy, że wykryto zmianę ogniskową, poszukujemy, czy nie ma innych ognisk nowotworowych w piersiach, czy w drugiej piersi, lub kiedy budowa piersi jest taka skrajnie gęsta i utrudnia dokładną ocenę w innych metodach. Badanie rezonansowe jest również badaniem z wyboru w profilaktyce, wczesnym wykrywaniu raka piersi u pacjentek, które są nosicielkami genów BRCA1 i 2. Na ekranie pojawia się plansza z hasłem Fakty i mity na temat mammografii. Wypowiada się lekarz Beata Januś. Na temat samej mammografii narosło wiele mitów. Przede wszystkim panuje powszechne przekonanie, że mammografia jest badaniem bolesnym. Rzeczywiście mammografia wymaga zastosowania pewnego ucisku w czasie badania, natomiast jest to krótkotrwały, kilkusekundowy ucisk i w zasadzie każda pani jest w stanie to wytrzymać. Dodatkowo zaleca się, żeby kobiety, które miesiączkują, zgłaszały się na badanie mammograficzne w pierwszej fazie cyklu. Wtedy rzeczywiście badanie jest prawie bezbolesne. Kolejny mit to na przykład taki, że każdy wykryty guzek w piersi jest rakiem. Jest zupełnie inaczej. Dużo wykrytych guzków piersi ma charakter łagodny. Dlatego nie należy się bać, że się wykryje takiego guzka, tylko należy podjąć badania i ewentualnie dalszą weryfikację. Na ekranie pojawia się plansza z hasłem Europejski Kodeks Walki z Rakiem. Wypowiada się profesor Leszek Kołodziejski. Na końcu pojawia się plansza z białym tłem, na którym znajdują się trzy loga. Szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie, Instytucja Województwa Małopolskiego, Województwa Małopolskiego oraz programu z hasłem Jak przechytrzyć raka. Poniżej wyświetla się nazwa programu Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce oraz zdanie Program zrealizowano ze środków budżetu województwa małopolskiego.